on air. Witam Państwa. Witam Was serdecznie. Ja się nazywam Mateusz i witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie taki mini vlog mówiący o tym, że jest zapierdziel. Jest taki zapierdziel, że ja po prostu odpadam. Właśnie powiedziałem przed chwilą Kowalowi, który tu siedzi obok, że ja jestem up. Od kilku dni dostaję SMS-y, nie czytam tych SMS-ów. Od kilku dni mam maile, nie czytam tych maili. Od kilku dni dostaję wiadomości, których mam coś potwierdzić. Nie potwierdzam tego. Po prostu jest tego tak dużo, że czuję, że przyszła wiosna. Wiosna oznacza w naszej branży fotograficzno-filmowej, zwłaszcza naszej takiej ślubnej i plenerowej, no, że się zaczyna dziać, no, bo robi się coraz bardziej zielono, coraz ładniejsza pogoda, więc coraz więcej sesji, coraz więcej tego wszystkiego, coraz więcej idziemy do lasów, robić zdjęcia, coraz więcej ślubów, bo śluby też już wracają, jest maj, właśnie zaczynają się śluby, ogłosili, że będzie. Coraz więcej tych spotów reklamowych, tego jest tak dużo, restauracje się otwierają, odzywają się klienci, którym obsługuje social media i normalnie naprawdę, więc fajnie, ja się oczywiście cieszę, bo ja się cieszę, jak jest praca, ale z drugiej strony nagle ja jestem taki zakręcony, mówię, ja pitole, ja się muszę nastawić na to, przestawić raczej z tej zimowej aury nic nie robienia na wiosenną robienia. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Powiedz mi, Kowalku, czy ty też jak masz? Tak! Krótko i na temat, no. Także jedziemy teraz do Gdańska, pokażę Wam stocznię i pokażę Wam coś, co chyba chcielibyśmy z Kowalem razem wejść taki interes i otworzyć u nas w małym Trójmieście Kaszubskim i otworzyć taki mały biznes. Zastanawiamy się, czy to zrobić. Pokażę Wam coś fajnego. To co, do Trójmiasta. Zapraszam. A więc tak, znajdujemy się w studio i tak się zastanawiałem, czy ja też chciałbym mieć takie studio. Trzeba mieć na to miejsce, bo to nie jest małe. Zwróćcie uwagę na to. Białe tło, od cholery lamp. Mega sprawa. Patrzcie, jakie to jest ogromne, jaki jestem mały tutaj. Świetna opcja. Tu mamy jakieś białe ściany, tu mamy kolorowe. Tu jakaś tam płachta może fajnie pozować. Patrzcie na tą ścianę, na tą sofę. Tu też może fajnie pozować. Naprawdę jest dużo możliwości, jest naprawdę bardzo fajnie. Ciekawostka, że z każdej strony jest coś innego. Zdjęcia, filmy, naprawdę dużo możliwości. Fajne duże lustro, może zapalić te światełka, znowu fajna rzecz. Tu mamy oczywiście cegłę, więc naturalnie zostawione, co tu już było. Neony. Tym raz, dwa, kurwa. Poszło. Fajna opcja, bo płacisz 8 dych na przykład za wynajem i ludzie mogą sobie przyjść i pozować w kilku różnych klimatach. Czy to dla siebie, czy jakieś filmy właśnie, jak ja teraz to robię. Można zrobić naprawdę wiele rzeczy. Znowu, kolorowe tła. Rozwijasz żółty, fioletowy, raczej różowy, czerwony. Ja jestem zachwycony tym miejscem. U nas czegoś takiego nie ma. Ale też miejsce, to wszystko kosztuje. To nie jest mała inwestycja. Robiliśmy już kilka sesji zdjęciowych. Ty chyba też robiłeś te jakieś sesje z klientami już, nie? No właśnie. Weź tak jeszcze machnij głową. Lubisz mnie? Okej. I co? Dobra, my się zabieramy za kręcenie filmu na YouTube'a. Zawsze chciałem być raperem. Za chwilę to tło sprawi, że będę raperem. I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it was the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says chirp, not a caring for. Właśnie odpisałem klientce. Szybkie pytanie, czy macie jakieś inne wolne terminy w sierpniu 2022? Napisałam, że sierpień niestety jest już zamknięty w 2022. Zero wolnego terminu i wysłałam serduszko. Zawsze wysłałam serduszko, żeby to ładnie wyglądało, żeby ludzie wiedzieli, że ja jestem miły i kochany i bardzo oddany. No, jo, no już prawie na przyszły rok to nic nie ma wolnego. Szok, szok. A, i patrzcie, konkursik ktoś u mnie wygrał. Przypominam się, bo powiedziałam, że każdy pod koniec miesiąca ma się przypomnieć, żebym wysłał stówkę, bo za konkurs, za zrobienie sobie selfie z moim samochodem. Dwie osoby napisały i ta jedna dziewczyna akurat wcześniej nie napisała, więc robimy, nie ma problemu, kopiuj. Ej, ty ją znasz, Patrycja Strzelacka, to jest tatusia. To ona wygrana, nie zwróciłem wcześniej uwagi, że to ona zrobiła sobie zdjęcie, czy swojego synka zrobiła z moim samochodem, patrzcie. I za zrobienie sobie zdjęcia z moim samochodem, pierwsze trzy osoby zgarniały 100 zł. Dobra, to ja chyba mogę już iść po to żarcie, bo minęło równe, tak, nie, no, tak, tak. Miało, jest 16, pół godzinki, za pół godzinki miałem odebrać żarełko. Zakładamy maskę, zaraz wracam. Także drzwi zamykają się i otwierają. Taki miś maś. Patrzcie, nie mam nic. Nic nie mam. Nadal nic nie mam.
Mam. Zamówiłem chińszczyznę. Saigonki i Pattaya dwa. Ale hałasuje. I powiem wam, że jaram się jak cholera, bo... Nie znam tej lokalizacji, a ja mam słabość do azjatyckiego żarcia. Kocham tajskie, wietnamskie, chińskie i japońskie żarełko i... I tyle. Bright flash, chciałem wam powiedzieć, że wczoraj miałem fajną sesję zdjęciową. Wręcz zajebistą, dlatego że to było też troszkę dla mnie nowe doświadczenie. Może nie tak do końca nowe, ale co mam na myśli? Robiłem akty. Akty zwykle robię w pomieszczeniu zamkniętym, w jakimś apartamencie, jeżeli nie ma jeszcze pogody, nie ma pleneru takiego na tyle ciepłego, żeby mogła się kobieta rozbierać do sesji. No i robiłem te akty w pomieszczeniu zamkniętym, ale przyjechała do mnie osoba, która miała 40, znaczy ma 42 lata. Jest mamą tam 13-letniego syna i tu próbuję wam pokazać to, że ona przyjechała, bo chciała mieć nowe doświadczenie i pamiątkę w swoim życiu. Ona mówiła, że się dopiero cały czas tak otwiera i dopiero teraz w wieku 40 lat stwierdziła, że chciałaby mieć właśnie taką fajną sesję, odważniejszą sesję zdjęciową. Przyjechała do mnie z Bydgoszczy. No i zrobiliśmy te zdjęcia. Możecie zobaczyć w sumie już kawałek backstage'u. Tu. No, backstage jest. A no, zdjęcia dopiero je obrobię i więcej nie mogę pokazać. Fajnie było. Naprawdę było fajnie, bo było tak... Często mówię we vlogach fajnie. Kopal ostatnio wcisnął w montażu te X-y. Fajnie. No, to rzeczywiście. Od teraz będę mówić, zajebiście było. Było zajebiście. Nagrywam z iPhone'a. Pan Damian, proszę, filmuje. Profesjonalne filmy na TikToka, na vloga, YouTube and TikTok. Patrzcie, to się nazywa klasa. Ten hood. Te kroczki. Mimo, że jest stabilizator, to też trzeba mieć te kocie ruchy. Tak wygląda właśnie pro-filmowiec, ale tak już jest. Jeżeli przeklinasz, to podobno później się lepiej pracuje. Lepsze rzeczy. Dokładnie. Kończymy tego vloga. Czekajcie, trochę brudne. Chyba teraz lepiej. Kończymy tego vloga. Ja i Damianek. Co patrzysz? Czy czyste? Już jest czyste. Okej. Okay. No. I co? No, nagraliśmy właśnie TikToka. Tak. Więc... jesteśmy TikTokerami. Jak chcecie, to wbijajcie TikTok. Mateusz Podłoga strzelał. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy serdecznie do kolejnego filmu. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie. Zdecydowanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej! Cześć!